Samolot wylądował w tym momencie, wylądował dosłownie 2 minuty temu i lada moment rozpocznie się proces, kiedy te trumny pojawią się tutaj na płycie. Tam już w oddali są również przygotowane samochody, są przygotowane karawany, które będą jechać właśnie w tym kondukcie żałobnym, który potrwa zapewne kilkadziesiąt minut. No i tam o godzinie 15, tak jak powiedziałam, rozpoczynają się uroczystości. Tutaj będą przemówienia. Na pewno będzie przemawiał premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedziano też przemówienia kombatantów, którzy się pojawili na tych uroczystościach. My obserwujemy, widzimy, że pułk reprezentacyjny Wojska Polskiego także w gotowości. No i właśnie w tym momencie te uroczystości rozpoczynają się tutaj na lotnisku wojskowym w Warszawie. To niesamowicie ważne, to można powiedzieć historyczny moment, dlatego że to takie zwieńczenie 4-letnich obchodów w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. To takie symboliczne zamknięcie klamrą uchodźstwa prezydentów, tej przymusowej emigracji. Funkcję swoją sprawowali od 1939 roku kolejno do 1979. No i właśnie tam wspierali Polaków, dawali nadzieję na to, że Polska odzyska niepodległość, że jeszcze Polacy będą żyć w wolnym kraju, co było niesamowicie ważne, co było niesamowicie istotne. Tworzyli tam w Londynie, tam w Wielkiej Brytanii polskość, kontynuowali nasze tradycje, naszą kulturę, walczyli o niepodległość, chociaż sami nie doczekali wolnej Polski, nie doczekali 1989 roku, kiedy mogli powiedzieć, że żyjemy z powrotem, żyjemy znów w wolnej Polsce. Te uroczystości potrwają tutaj mniej więcej około godziny na płycie lotniska wojskowego w Warszawie. Widzimy cały czas ten samolot w tle za moimi plecami. Tutaj natomiast już też ta główna część, te uroczystości z honorami. Ja zerkam, tak, pułk reprezentacyjny Wojska Polskiego, są przedstawiciele władz państwowych. Jest bardzo wiele osób, które chciały po prostu, te, które mogły się tutaj pojawić, które chciały wziąć udział, które chciały uczestniczyć w tym bardzo ważnym dniu. Te uroczystości wszystkie powinny zakończyć się mniej więcej o godzinie 17 i tam przed godziną 17 ciała prezydenta, szczątki prezydentów spoczną w sarkofagach w mauzoleum prezydentów RP na uchodźstwie. Szczątki trzech prezydentów na uchodźstwie, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zalewskiego i Stanisława Ostrowskiego, wróciły do kraju. Marta Czarnecka-Wojda pozostaje na warszawskim lotnisku Chopina. Będzie Państwu relacjonować tę część uroczystości.